Dobra, Team X to dzbany. Tego nie widziałem. Co to takiego? A, to super śmieszny żart, że odchodzi. Było dużo plotek o odejściu z Teamu, nawet nie wiedzieliście kogo. Piech odchodzi? Przykro mi się zrobiło. Ja się popłakałam. Pamiętaj, Karol, w Teamie X będziesz czy nie, Team X to rodzina, a ty do niej należysz. I to był... tylko... tak. Wiecie, coś się zadziało w końcu, bo u nas było trochę cicho i nagle coś... Tak, czyli nie chciałaś, bo na przykład w filmie Rewa tego zrobić, to dlaczego po moim filmie to zrobiłaś jednak? Internet to fikcja, pamiętajcie o tym. Team X postanowił przypomnieć o swoim istnieniu i wybrał do tego jeden z najgłupszych możliwych sposobów, czyli prank. Jako że od dłuższego czasu... This is only prank, bro! Krążyły plotki o tym, że projekt opuści jedna lub więcej osób. Pieszko uznał, że w sumie fajnie byłoby nagrać tkliwy film, oszukać swoich własnych widzów, zagrać na ich emocjach i powiedzieć, że to on odchodzi z Teamu. W całość zostali zaangażowani również pozostali członkowie, czyli Natsu, Sheo, Leksiu, Patrycja oraz Czarek, którzy pomogli mu w realizacji tego jakże idiotycznego planu. Sprawa nabrała rozgłosu, powstał kolejny film, w którym Team X nabijał się z ludzi, którzy nabrali się na ten prank, a tym samym mieli bekę z ludzkiej empatii i sprowokowali mnie, żeby nagrać ten film. I zaraz wam o tym wszystkim opowiem, ale najpierw... tak jak... ma domowe, a po prostu, a wszystkim banalnie zajrzyjcie do Pieszko i odejściem jednej czy też więcej osób z Team X. Jakoś na początku października Julia Żugaj dodała Instastory, z którym poinformowała, że wie, kto odejdzie z projektu wraz z końcem roku. Nałożyło się to na wcześniejsze wskazówki Wardęgi, który podczas live'ów wspominał, że w grudniu członkom Team X kończą się umowy i być może ktoś zdecyduje się zrezygnować z dalszego udziału. Jakieś dwa miesiące temu słyszałem właśnie, że jak będzie część ludzi odejdzie z Teamu X, no to, że ona tam ma tam wejść. Sprawa nabrała rozgłosu, zrodziło się wiele plotek i faktem postanowił wykorzystać Pieszko, który wpadł na jakże przebiegły pomysł, aby zabawić się uczuciami fanów, w szczególności bardzo młodych fanów, i nagrać pożegnalny film. Pewnie już słyszeliście, było dużo plotek o odejściu z Teamu, nawet nie wiedzieliście kogo. Tą osobą jestem ja, też mogliście zauważyć, że ostatnio na Instagramie przez dwa miesiące się nie udzielałem. Było to spowodowane moimi prywatnymi sprawami. Jako powód rzekomego odejścia Pieszko podał sprawy osobiste, co można było szeroko interpretować. Wiecie, do głowy przychodzi wiele opcji w stylu problemów rodzinnych, zdrowotnych albo psychicznych, o których jest ostatnio głośno. Po prostu człowiek się wczuwa i zaczyna współczuć, ale jak się okazuje, w tym wypadku nie było warto. Piech odchodzi? O kurwa, przykro mi się zrobiło. On jest kurwa, rzekłbym, że chyba najinteligentniejszą osobą w całej tej chacie. Tylko on taki, on jest trochę taki specyficzny. Więc nie do wszystkich dociera jego poczucie humoru, nie? Żeby było ciekawiej i wiarygodniej, w nagraniu pożegnania wzięli udział inni członkowie Team X. Wszyscy razem wspominali stare czasy i odwiedzali miejsca nagrywek, a wszystko to w akompaniamencie smutnej muzyczki. Przyznam, że brzmi to tandetnie, ale też nie podejrzewałbym tego projektu o ambitniejsze podejście do tematu. Ja cały czas pamiętam, jak tu staliśmy i 20 razy nagrywaliśmy to, że rozpoczynamy drugą edycję Teamu X! Brawo! Jako że mówimy o dużym projekcie, w który zaangażowane są znane osoby, sprawa nabrała rozgłosu w sieci. Kolejne serwisy informowały o odejściu Pieszko z Team X, a fani projektu komentowali film. Pomijając dosłownie spam cytatów z tekstem Leksia "Nikt już z nas nie zginie jak w poprzednim teamie", wiele z opinii było autorstwa smutnych fanów i tutaj kilka przykładów. Ogólnie popłakałam się na tym filmie. Będzie mi mega brakować Karola w Teamie X. Mega dużo wniósł do tego teamu, zawsze umiał mnie rozśmieszyć jego sarkazmem. Bez Karola to nie będzie to samo. Ja się popłakałam. Pamiętaj, Karol, w Teamie X będziesz czy nie, Team X to rodzina, a ty do nale zaczniesz na... realnie było im zajebiście przykro. Wiadomo, czasem jest lepiej, a czasem gorzej, wszystko ma swój koniec, ale okazało się, że nie warto było współczuć Karolowi, bo to był prank. No, jak widać, duch Marcina Dubiela jest wiecznie żywy w Team X. No, to prank, tak naprawdę. Prank. Dobra, prank. Po pierwszym filmie o nazwie Odchodzę pojawił się kolejny... Ja w ogóle co Dubyle robi teraz? ...z wyjaśnieniami, bo jak sam tytuł mówi, to zaszło za daleko. Ale też, jeżeli ktoś z was jakby poczuł duży smutek z tego powodu, to przepraszamy też. To nie płaczcie, bo przepraszam, że wszyscy... Niektórzy może to przyjechać, bo niektórzy może to przyjechać emocjonalnie. To było do przewidzenia, że te dzieciaki wam wybaczą i zamiast wkurwić się na to, że bawicie się ich uczuciami, to są uradowane, że Pieszko zostaje w Team X. Nie dziwi mnie to, bo to wyjątkowo wierny i układny typ odbiorcy, który tak samo wybaczył wam promocję podejrzanych produktów i ustawiony odcinek z Malediwami. A jak już o tym mowa? W Siekobusie u Wardęgi Natsu przyznała, że ustawione koło fortuny to był zły pomysł, że później już nie robili takich akcji i że w sumie to gdyby sprawa nie wyszła na jaw, to widzowie mieliby rozrywkę. Jak widać, wszystko do czasu, bo przy okazji pranka z odejściem Karola, Team X złamał tę zasadę i postanowił ponownie zakręcić kołem. No to było trochę takie oszukiwanie widzów, że o, ho, 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 losujemy, koło fortuny decyduje, a już było wszystko ogarnięte, że i tak lecicie na Malediwy. Mhm. To nie jest trochę, no, oszukiwanie tych małoletnich? No to było...
No tak, no to słabo wyszło, no co? Widzisz, słabo, że to wyciągnąłeś, bo tak to wiesz, mieliby przynajmniej rozrywkę. Było, ale to po co ta szopka z losowania? No po co, no bo wiesz, no fajnie to wyglądało, że możesz sobie wylosować na kole fortuny. Już drugi raz tego nie zrobiliśmy, no nie? Tak jak... We wstępie mówiłem o młodych widzach Team X i o ile wcześniej mogliśmy się tylko tego domyślać, o tyle publika biorąca udział w koncertach nie pozostawia wątpliwości, kto śledzi tego typu projekty. I żeby nie było, że to tylko... Oj, straszne pierdolenie. To, że jak na koncertach są dzieciaki, to znaczy, że tylko dzieciaki to oglądają. Już tylko kwestia naciągania. W wydarzeniu w jednej z galerii handlowych, w którym brały udział Monika i Julia, publika była również w podobnym wieku. No trudno, żeby przyszli emeryci. Naprawdę, aż się popłakałam ze szczęścia, naprawdę, bardzo fajnie. Cieszę bardzo, że ją spotkałam, naprawdę. To było moje największe marzenie. Chciałem przekazać, że kocham Monikę, to cześć! Ją spotkałam. To są te dzieci, jak rozumiem. Naprawdę, to było moje największe marzenie. Chciałem przekazać, że kocham Monikę Kociołek. Kocham Monikę Kociołek. Monika, jeśli to słyszysz, kocham cię. Kurde, no i te dzieci się fajnie bawiły. Znaczy jest to wyciągane jako największy argument, że to dzieciaki. No ale tak z dupy. Ja nie wiem, czy oni uważają, że ich kto ogląda? Sami 35-latkowie? No miały, wiadomo, cały czas te telefony trzymały w rękach i... Ale kurde, one każdy tekst piosenki znały. Mówię o tym, bo te urywki dobitnie ukazują, kto najbardziej przeżywał prank z odejściem Pieszko. I to mnie naprawdę zastanawia, czy po publikacji filmu cały Team X siedział na kanapie i miał bekę ze swoich fanów z dzieciaków, które się nabrały i mówiły, że płaczą? Generalnie bym ich o to nie podejrzewał, ale patrząc na materiał z wyjaśnieniami, czy też niby przeprosinami, zaczynam mieć poważne wątpliwości. Nawiasem mówiąc, ja sam, mimo że nie jestem fanem Team X, to oglądając materiał Pieszko życzyłem mu jak najlepiej, bo wiem, że w życiu różnie bywa i czasem świat się wali na głowę, no ale okazało się, że nie było warto. To wszystko nie jest tak, jak myślicie i trochę wydaje mi się, że poszło to za daleko. Strasznie, no całą Polskę. Każdy taka skruła teraz. Tak, czekaj, dobra, i teraz pewnie się zastanawiacie, po co to wszystko? Dlatego co zawsze, czyli dla liczb, a w tym wypadku dla wyświetleń. Na początku Team X wykręcał regularnie po 1 000 000 wyświetleń na odcinek, później liczby te stopniowo spadały mniej więcej do pułapu 500 tysięcy, a aktualnie jest to bardziej w zakresie 200-300 tysięcy wyświetleń, przy czym zdarzają się odcinki, które robią około 150 tysięcy. A zdarzają się też odcinki, które robią ponad 400 tysięcy. Albo ponad 500 tysięcy. Ja bardzo lubię to takie wybieranie danych pod to, żeby pasowało do naszej teorii, nie? Że to teraz jest słabo, to zdarzało mi się po 200, nawet i 150, ale chuj tam, że te po 400 i po 500 są obok, nie? 300 tysięcy wyświetleń, przy czym zdarzają się odcinki, które robią około 150 tysięcy. Generalnie tendencja jest mocno spadkowa, więc trzeba było o sobie przypomnieć i to nie są moje domysły, bo dokładnie takie słowa padły w przeprosinowym odcinku. I niby żart, niby ironia, ale... Moim zdaniem zajebiście, że fajnie, było tak mocno i że to się udało, że coś, wiecie, coś się zadziało w końcu, bo u nas było trochę cicho i nagle coś się zadziało w końcu. W końcu rozsłychać. Tak, w końcu rozsłychać. Czyli się jak na początku Timo. I tutaj chciałbym nawiązać do pytania Wardęgi w Psiakobusie, który zapytał Natsu, dlaczego dopiero po jego filmie z zapowiedzią rajdów postanowiła przeprosić za promocję podejrzanych produktów. I najpierw pokażę wam, co odpowiedziała, a za chwilę odniosę się do jej słów. Bo dlatego też za bardzo nie chciałam się właśnie w publiczny sposób do tego odnosić, bo zdawałam sobie z tego sprawę, że właśnie tak to może być odbierane, że nawet jeżeli przeproszę, to ludzie będą się doszukiwali, że to są nieszczere przeprosiny, albo że to jest manipulacja i że zostanie to jeszcze obrócone przeciwko mnie, w jeszcze w gorszy sposób. No tak, czyli nie chciałaś po na przykład w filmie Rewa tego zrobić, to dlaczego po moim filmie to zrobiłaś jednak? Bo uznałam, że tak, no że chciałam być zgodna ze sobą i potrzebowałam po prostu tego. No to nie jest tak, że nie wiem, że wziąłem sobie bardziej do serca twoje słowa. A to nie był strach przed tym, że powstał ten Discord i że była ta groźba, że to już to mówiłeś wcześniej. Będą tracone współpracę? To już to mówiłeś na filmie, ale nie tak, wiesz, wcześniej. Nie tak oficjalnie. Widzicie, na podobnej zasadzie tłumaczył się Marcin Dubiel, który również twierdził, że w momencie, gdy przeprosi, spadnie na niego jeszcze większa krytyka. I powiem wam, że dla mnie to jest niesamowite, że Natsu zamiast tak po ludzku poczuć, że zjebała i przeprosić za wpadki, zaczęła kalkulować, czy to jej się opłaca. Póki w sieci były tylko moje filmy, uznała, że w sumie temat
minie, więc nie ma sensu się odnosić, ale gdy sprawę podjął Wardęga i zapowiedział konkretne działania, które mogłyby wpłynąć na jej plany, to przyszła pora na rachunek sumienia. Przecież te przeprosiny nie były skierowane do kanałów komentarzy, które nagłaśniają skamy, tylko do jej własnych widzów, którzy kupowali polecane przez nią produkty. Mogła zareagować w dowolnym momencie, jednak ostatecznie zareagowała dopiero wtedy, gdy obawiała się wizerunkowych konsekwencji. Jak czas pokazał, najazd Watahy w takim momencie jej kariery faktycznie byłby jej nie na rękę, ale o tym za chwilę. Czyli nowy tytuł. Natsu przyznaje się, że Team X oszukuje widzów. Wiesz co... Nie będę takiego dawał, tamten poprzedni był lepszy. W tej całej sprawie związanej z prankiem najbardziej zabolała mnie zabawa uczuciami młodych ludzi. W sensie, wszyscy wiemy, że w necie jest sporo hejtu, że ludzie potrafią wypisywać totalne głupoty i wyzywać korzystając z najgorszych obelg, ale w tym wypadku i znaczna część publiki, jak i youtuberów, streamerów poczuła zwykłą ludzką empatię i życzyła Pieszko wszystkiego co najlepsze. A tutaj, haha, niespodzianka, nabraliście się. No, musimy wam po prostu powiedzieć, że taki, to było... No taki pomysł się urodził w jego głowie i nic na tym nie byliśmy w stanie poradzić. I to był... Tylko... Tak. I teraz ktoś z was mógłby powiedzieć, że... No nie wiem, takie trochę... Takie trochę to przesadzone mi się wydaje. Ale przecież w serialach czy bajkach też pojawiają się i znikają postaci i jakoś nikt nie ma z tym problemu. Zgodziłbym się z tym, ale myślę, że w przypadku Team X sprawa wygląda nieco inaczej. Celem... Bo dzieci oglądają. Takich projektów jest złapanie osobistej relacji z odbiorcą, w sensie taka Natsu, Julia czy Patrycja, mają jawić się jak koleżanka, z którą codziennie rozmawiacie i którą codziennie widujecie. Oczywiście mam tu na myśli wytworzenie więzi z młodymi odbiorcami, którzy poszukują takich relacji. I z tym wiąże się pewna odpowiedzialność, w tym tak elementarna jak to, żeby nie bawić się ich uczuciami w tak głupi sposób. Później słyszymy na stories, jak to dziękują swoim fanom za wsparcie, jak przepraszają za wciskanie im dziwnych produktów, a później w ten sposób żartują sobie z ich zaufania. A ja wam bardzo chciałam podziękować i powiedzieć, że was wszystkich kocham i będę dawać z siebie wszystko, żeby wszystko szło jak najlepiej, żebyście byli jak najbardziej zadowoleni z tego, co tutaj wspólnie robimy. Więc buziaczki. I powiem wam, że jeszcze bym zrozumiał, gdyby Pieszko na serio rozkminiał odejście z teamu i gdyby w finale pierwszego odcinka powiedział, że jednak zostaje. Wtedy okej, okay, spoko, ale ten prank wyszedł poza te konwencje i też, jak sami wyczuli, wymknął się spod kontroli. Internet to fikcja, pamiętajcie o tym. I naprawdę nie przekonują mnie ich przeprosiny, które poprzedziła Beka z sytuacji i zdziwienie, jak ludzie mogli się nie domyślić, że to prank. W tym całym zamieszaniu doszukiwałem się głębszego sensu i jedyne, co mi przyszło do głowy, to próba rozładowania napięcia związanego ze zmianami w Team X. Wiecie, skoro wiadomo, że ktoś odchodzi, to najpierw zrobili wokół tego szum i kilka filmów, przez co raz, że zarobili, a dwa, że odjęli nieco napięcia z całej sytuacji. W momencie, gdy nagrywam ten film, oficjalnie nie wiadomo, że z Team X odchodzi Natsu, to znaczy ma ona ograniczyć występy w tym projekcie i skupić się na własnych planach, ale w praktyce wiadomo, o co chodzi. Ale teraz opowiem wam troszeczkę o tym, co ja będę robiła. Dlatego, że w styczniu, a dokładnie z początkiem stycznia, wyprowadzę się z domu X i będę pracowała nad swoim projektem, który wystartuje już na wiosnę w przyszłym roku. Jedyne, co wam mogę powiedzieć, to, że naprawdę szykujcie się na coś mocnego. Niezależnie jak gładko podana i czym poprzedzona, taka informacja to cios dla projektu, który i tak w tym momencie nie jest w szczytowej formie. Żadna kontrowersja, beka z fanów, czy też głupawe pranki... Nie, wydaje mi się to strasznie przesadzone i naciągane. Znaczy, ten prank ogólnie z dupy był, ta ich reakcja też, ale robić o tym film i tak dalej... Daleki jestem od stwierdzenia, faktycznie im się należało należał mi się opierdol.